zwycięstwa, panie trenerze. I proszę o krótkie podsumowanie meczu. Trudnego meczu, ale zwycięskiego. Tak, oczywiście. Bardzo trudna pierwsza połowa. Byliśmy tego świadomi, przygotowaliśmy się na te trudności i pomimo tego, że przeciwnik, tak jak tutaj w pierwszym meczu wygrał z Korszami, także chciał tą pasę podtrzymać i wiedzieliśmy na co stać Błękitny Ornetem. Natomiast my zagraliśmy też w odpowiedni sposób, stworzyliśmy sobie 2-3 sytuacje, natomiast w dwóch skuteczne strzały dały nam prowadzenie 2-0. Także myślę, że bardzo trudna pierwsza połowa i chwała drużynie za to, że właśnie w odpowiednich momentach tak potrafiliśmy grać jako zespół w defensywie, odpowiednio bronić się, rozbijać ataki przeciwnika. Natomiast druga połowa to już myślę, że taka, można powiedzieć, lekka, ale jednak dominacja. To znaczy długo trzymaliśmy się przy piłce, szanowaliśmy tę piłkę, rozgrywaliśmy od jednej do drugiej strony, atakowaliśmy przeciwnika w odpowiedni sposób, strzeliliśmy trzecią bramkę. Myślę, że jeszcze jedna, dwie bramki mogłyby paść, gdybyśmy wykorzystali swoje sytuacje. Jestem zadowolony, dziękuję zespołowi i równocześnie gratuluję, bo naprawdę dobry mecz rozegraliśmy na wyjeździe. No dziękuję bardzo za krótkie podsumowanie. Widzimy się za tydzień z Elblągiem. Dziękuję.